Cześć, witajcie! Motorola przedstawiła dzisiaj efektowne klapkowe smartfony Razr 50 i Razr 50 Ultra. Podstawowy model zmienił się w tym roku nie do poznania. Otrzymał zewnętrzny ekran o rozmiarze, który przed rokiem pozamiatał segment klapek w modelu Ultra. Teraz mamy go w podstawie i ekran ma 3,6 cala przekątnej oraz rozdzielczość 1056x1066 pikseli z 10-bitowymi kolorami, jasnością 1700 nitów i odświeżaniem 120 Hz. Po wewnętrznej stronie klapki zmieniło się już trochę mniej. Mamy tam kolejnego Pioleda z przekątną 6,9 cala, rozdzielczością Full HD i jasnością do 3000 nitów oraz z odświeżaniem 120 Hz. Sercem Razra 50 jest procesor MediaTek Dimensity 7300X wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej DDR4X oraz 256 lub w niektórych regionach 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 4200 mAh z 30-watowym ładowaniem przewodowym i 15-watową indukcją. Jest też ładowanie zwrotne. Smartfon wyposażono ponadto w głośniki stereo i 32-megapikselowy aparat do selfie. Z tyłu znajdziemy z kolei główny aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną 1.7, a także 13-megowy aparat szerokokątny z funkcją makro i polem widzenia 120 stopni. Obudowę wykonano z aluminium, wegańskiej skóry i szkła Gorilla Glass Victus. Obudowa chroni przed wilgocią na poziomie IPX8 i występuje w kolorze szarym, piaskowym i pomarańczowym, a smartfon kosztuje 3999 zł. Efektowniejsza, ale i droższa Motorola Razr 50 Ultra otrzymała z kolei procesor Snapdragon 8S trzeciej generacji oraz 12 GB pamięci operacyjnej DDR5X i 512 GB pamięci UFS 4.0. Główny składany wyświetlacz Pioled osiąga jasność 3000 nitów, ma przekątną 6,9 cala oraz rozdzielczość Full HD i odświeżanie 165 Hz. Tegoroczna Ultra ma jeszcze większy ekran pomocniczy niż przed rokiem. To 4-calowy Pioled o rozdzielczości 1272x1080 pikseli, odświeżaniu do 165 Hz i jasności 2400 nitów. W otworkach tego zewnętrznego ekranu umieszczono dwa 50-megapikselowe aparaty. Główny ma optyczną stabilizację i przysłonę 1.7, natomiast drugi jest portretowy z przybliżeniem 2 razy i przysłoną 2.0. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh z 45-watowym ładowaniem, jest to rzeczywiście indukcja, a w zestawie mamy nie tylko ładowarkę, ale i fajny pokrowiec z paskiem na ramię. Również i ten model jest wodoszczelny i wykonany z podobnych materiałów jak podstawowy Razr 50, ale dla odmiany występuje w kolorze niebieskim, zielonym, peach fuse oraz w różowym. Motorola Razr 50 Ultra będzie oferowana za 4999 zł. Oprócz tego smartfony oferują również wsparcie dla technologii eSIM, mają czytniki linii papilarnych, NFC i system Android 14, który otrzyma 3 duże aktualizacje oraz 4-letnie wsparcie w zakresie łatek bezpieczeństwa w cyklu 2-miesięcznym. Oba smartfony pozwalają korzystać na zewnętrznym ekranie z pomocy sztucznej inteligencji Google Gemini. Ponadto Motorola przygotowała też liczne opcje personalizacji zewnętrznego ekranu, od nowych tarcz zegara z Always On Display poprzez stworzenie własnego wygaszacza, aż po generowanie indywidualnych tapet z AI.